Rosyjskim cyberatakiem na Polskę prawdopodobnie zajmie się najwyższy organ NATO, Rada Północnoatlantycka. Joe Biden i Władimir Putin w ostatnią środę spotkali się w Genewie. Podczas rozmów poruszali sprawy, które łączą Stany Zjednoczone i Rosję, ale także te, które dzielą, przypomniał profesor Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego. Lista potencjalnych sporów czy konfliktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest dosyć długa. Chodzi tutaj o Ukrainę, Białoruś, o demokrację, prawa człowieka, o cyberbezpieczeństwo. I właśnie cyberbezpieczeństwo zostało ostatnio wystawione na próbę. W Polsce doszło do ataków hakerskich na wiele osób, w tym ministrów, polityków różnych opcji politycznych i urzędników. Zgodnie z ustaleniami źródłem ataku była Rosja. Niestety takie ataki się zdarzają. Dzisiaj jest to bardzo niedobry atak na Polskę, atak, który dezintegruje społeczeństwo. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Najbardziej znany przykład to włamanie na skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Rady Ministrów Michała Dworczyka. Teraz trzeba odrobić lekcję, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To na pewno jest powód do wyciągania wniosków, jeżeli chodzi o profesjonalne działanie polskiego państwa na różnych obszarach. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej z kwatery głównej NATO w Brukseli. Sprawą cyberataków ma zająć się najwyższy organ sojuszu. Okazuje się, że podobne problemy pojawiły się w ostatnim czasie, między innymi na Ukrainie. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zajmą się tą sprawą najwyższe organy Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wpisuje się w cały szereg rosyjskich działań. Co chwilę jedno z państw NATO podnosi, że dochodzi do ataków hakerskich na instytucje i polityków. Mimo zagrożenia opozycja wykorzystuje ataki hakerów do swoich politycznych rozgrywek i przekazuje dalej skradzione wiadomości. Podobnie działają sprzyjające opozycji media. Wczoraj Gazeta Wyborcza zarzuciła nawet, że ataków z Rosji wcale nie było. Publikowane na komunikatorze Telegram materiały ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka pochodzą od osoby z jego najbliższego otoczenia, która miała dostęp do haseł i urządzeń ministra. Według źródeł Wyborczej takich ustaleń dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadząca śledztwo w sprawie wycieku. Do artykułu od razu odniósł się rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To bzdury, ustalenia ABW idą w zupełnie inną stronę. Informacje Wyborczej dementuje także sam Michał Dworczyk. Kłamstwa zawarte w artykule Gazety Wyborczej służą wyłącznie osobom siejącym dezinformację. Rząd apeluje, aby nie wpisywać się w próby destabilizacji życia publicznego w Polsce, zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Apelujemy o to, żeby nie ulegać tej presji niektórych mediów, żeby nie wpisywać się w ten scenariusz pisany niepolskim alfabetem, w te ataki z terenu Federacji Rosyjskiej i zachować tutaj spokój, rozwagę. Na ten moment strona polska zajmuje się wyjaśnianiem szczegółów ataku oraz zabezpieczeniem dowodów. Do osób poszkodowanych udają się policjanci, aby przedstawić sposoby zabezpieczania skrzynek mailowych.